Siemano, siemano, z tej strony Seweryn i zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale, a dzisiaj będzie to Destiny 2. Jak widać, pogramy sobie właśnie w Supremację, pogramy sobie w Crucible. Dzień wcześniej wróciłem z AGX z Birmingham, jak widzieliście, wrzuciłem filmik, małe co nieco, a dzisiaj postanowiłem sobie co nieco pograć w Crucible. No i niedługo, bo bodajże we wtorek. Tak, we wtorek jest reset. Tak więc od wtorku będziemy mogli zapisywać się do frakcji. Tak było to w Destiny. Będziemy mieć trzy frakcje. Deathorbit, New Monarchy and Future World Cult, czy jakoś tak to się zwało. I w końcu będziemy mogli zdobywać jakieś lepsze uzbrojenie, jakąś lepszą broń, bo jak na razie to co tu jest, to kurde, lipa aż brzydko. Dalej nie mogę się przestawić na to całe Destiny 2. Nie wiem co im kurde przeszkadzało, żeby drużyny dalej były 6-osobowe, a nie 4-osobowe. No, bez sensu, no kurwa. Co im to dało? O co tu miało chodzić? Nie wiem, może to gdzieś było wyjaśnione, ale... Ale ja w to nie wnikałem, jak dla mnie to kurwa, to jest totalna bzdura, no. Było dobrze, to musieli coś zjebać, nie? Totalna paranoja. Za cholerę, nie mogę się tu jakoś przestawić na ten kurde system gry, no. Mechanikę gry, nie wiem jak to nazwać, no. Zupełnie nie mogę się tu odnaleźć. No nie, no udaje mi się co nieco ugrać, no ale... Ale bez porównania. Jeśli o mnie chodzi, tamta część była lepsza, no. Ale cóż, to tylko moje zdanie. Ja se mogę ponarzekać, popierdzielić bzdury i tyle, no. A jest to, co jest. Mamy to, co mamy. Kupiłem, gram, no i... Jakoś to się kręci, no. I jeszcze co mnie rozpieprzyło, to ten pierdzielony Nightfall. Nightfall na czas. No to już jest w ogóle bez sensu. Z tym uzbrojeniem, znaczy się z tym poziomem, co tu teraz jest, no to kurwa, to ciężko cokolwiek zrobić, no. A jeszcze jak się gra z jakimiś nieogarniętymi ludźmi, to już w ogóle jest masakra. No cóż, jak na razie do tej pory udało mi się przejść bodajże jednego Nightfalla i to wszystko. Próbowałem ostatnim czasem, próbowałem tydzień wcześniej, nie cholery, kurwa, nie idzie. Ja też nie mam poziomu jakiegoś wypieprzonego w kosmos, no. 280 bodajże 1. Albo jeszcze mniej. Zależy co tam pozakładam, no. Max co mogę wycisnąć z tych moich tych pancerzy i z broni, to jest 281. No to co, nie poszaleję, za chuja. No ale cóż, nie ma co narzekać. Niedługo trzeba się będzie wziąć za rajda. Tam też jeszcze nie zaglądałem. Trzeba będzie w końcu zebrać jakąś ekipę i spróbować to przejść, ale to pewnie też będzie masakra. No ale jakoś z czasem może coś z tego będzie, no. A ile dostał w Reja? Fajnie. Ty jasne, już zdobyłem. Kurwa, tak narzekam, że mi nie idzie, a tu robię całkiem niezłą rozpierdółę. Zobaczymy, co nam się tu uda nagrać.
A, to cholerstwo też mi się nie podoba z tym. Jedna osoba zwinie i tyle. Tam przynajmniej, kurde, była skrzyneczka i ze trzy osoby mogły się załapać, a tu kurwa jedna. No tak popierdolili w tej grze to wszystko, że szkoda gadać, no. 3 minuty. Idziecie łeb w łeb. Takie kurde nowości, taka rewelacja miała być. Powoli, jak dla mnie okazuje jest kurde niektóre rzeczy tak zjebane, że jak poezja. Jak poezja i rozbiór wiersza w szkole. Co poeta chciał przez to powiedzieć? A skąd ja mam wiedzieć, co miał w tym zrytym łbie? Dobra. Napieprzajmy, bo nas tu rozpieprzają. A pojawiam się z fajnym króliczkiem. Króliczek Playboya. Wryja go. Tak, jeszcze raz, no. Pierdzielni, no, a, kurde. Aha. Będziesz rzucał, kurde. Ozikiem, o, króliczek, różowy króliczek Playboya. Granatem, granatem ciula, granatem go, tak. I łapa, łapa, jeszcze raz, no. Nie pójdzie. I króliczek Playboya. No, dawać heavy, dawać heavy. No, będzie heavy? Jeszcze nie. Najpierw tego rozpieprzymy. Dawaj go, dawaj, łap go! Łapaj go, tak, wryja go, tego też. No. Jeszcze tego, no, dawaj. No, kurde. Tak. Jak kurwa grzybki. Z koszyczkiem i pozbierał. Na grzybobranie się wybrał do lasu. Nazbierał pełen koszyczek. No, jedziemy, jedziemy. A jesteś tam, czy spierdoliłeś? Jesteś. Jebut go. No ty, frańco. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go, no. Hmm. 30 sekund. To jeszcze nie koniec. No nie, ale kurde, tylko 4 punkty. Już 2. Dostaniemy w dupę czy nie? Dostaniemy w dupę czy nie? Dawaj, dawaj go, no. Szukaj, 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 no. 1 punkt. No. Bierz go. A jednak. Dawaj go. Bryja go. Pięknie. Dobra, jesteśmy punkt do przodu. Znowu remis. Wal go. Pięknie. Pięknie wypieprzyliśmy ich. I jeden punkt. Dobra. To już jest koniec, a ja zapraszam was na kolejne moje nagrywki. Trzymajcie się, hej.